23 kwietnia w Polsce obchodzimy uroczystość świętego Wojciecha, głównego patrona naszej ojczyzny. Jest to także dzień liturgicznego wspomnienia Marii Gabrieli Sagedu. Maria Gabriela pochodziła z Sardynii we Włoszech. Urodziła się 17 marca 1914 roku w małej miejscowości Dorgeli w rodzinie pasterskiej. Jej ojciec zmarł, gdy miała zaledwie 5 lat. Podobnie jak ludzie w tamtej miejscowości, była uparta i miała własne zdanie, z którego nieprędko rezygnowała. Matka i starsze rodzeństwo przyczynili się też do utwierdzenia w niej tych cech. Krytykowała wszystko, co jej się nie podobało, była nieposłuszna, ale gdy już zaakceptowała polecenie, spełniała je posłusznie, wytrwale i dokładnie. Była bardzo bystra i inteligentna. Nauka sprawiała jej radość, uczyła się bardzo dobrze. Już jako dziecko uczyła katechizmu rówieśników. Wielki wpływ na jej życie miała śmierć jej starszej siostry. Zmieniła się. Potrafiła opanować wybuchy gniewu i upór. Więcej się modliła, wyciszała się, pomagała innym, zapisała się nawet do akcji katolickiej. Odkryła w sobie powołanie do wyłącznej służby Panu Bogu. W wieku 21 lat, za zgodą kierownika duchowego, wstąpiła do klasztoru sióstr trapistek w Grotta Ferrata, koło Rzymu. Rodzina z trudem zaakceptowała jej decyzję. Wspólnota zakonna, do której wstąpiła, zainspirowana działalnością francuskiego arcybiskupa Paula Conturier, bardzo zaangażowała się w modlitwę o jedność chrześcijan. W 1938 roku, podczas tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, za zgodą przełożonej, postanowiła ofiarować swe życie w intencji jedności chrześcijan. Gabriela mówiła: moje życie nic nie znaczy, mogę je spokojnie ofiarować. Później napisała: od tego dnia, kiedy poświęciłam siebie, już nigdy nie czułam się dobrze. Po kilku miesiącach od tego aktu, w kwietniu 1938 roku, Gabriela trafiła do szpitala. Rozpoznano gruźlicę. Napisała wówczas: teraz zrozumiałam naprawdę, że złożenie ofiary nie polega na czynieniu wielkich rzeczy, ale na poświęceniu siebie, własnego ja. Po powrocie ze szpitala do klasztoru stan jej zdrowia nadal się pogarszał. Cierpiała 18 miesięcy. Znosiła je w pokoju i ufnie, w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Zmarła w wieku zaledwie 25 lat, 23 kwietnia 1939 roku, w niedzielę Dobrego Pasterza, kiedy czyta się Ewangelię o nastaniu jednej owczarni pod jednym pasterzem. W dniu beatyfikacji 25 stycznia 1983 roku w Rzymie święty Jan Paweł II tak przedstawił duchową sylwetkę apostołki jedności chrześcijan. Młoda siostra trapistka, do której dzisiaj po raz pierwszy odnosimy tytuł błogosławiona, umiała czynić swoimi słowami zachęty skierowane przez apostoła do wiernych w Koryncie: tak biegnijcie na stadionie, byście otrzymali nagrodę. Zdołała ona bowiem w przeciągu kilku zaledwie lat zgromadzić na Stadionie Świętości całą serię pierwszych miejsc, czego mogą jej pozazdrościć najwięksi mistrzowie. Jest bowiem historycznie pierwszą błogosławioną, która wyszła z szeregów młodzieży żeńskiej akcji katolickiej, pierwszą błogosławioną spośród młodzieży męskiej i żeńskiej z Sardynii, pierwszą błogosławioną spośród zakonnic i zakonników zakonu trapistów oraz pierwszą błogosławioną wśród działających w służbie jedności. Cztery pierwsze miejsca, będące owocem ćwiczeń w owej szkole Bożej Służby, założonej przez wielkiego patriarchę, świętego Benedykta, która, jak widać, jest aktualna jeszcze dziś, po 15 wiekach. Skoro zdołała wzbudzić takie przykłady cnoty w tym, kto potrafi je zebrać i wdrożyć w czyn z mądrością miłości. Kilka lat po śmierci Gabrieli wspólnota trapistek musiała przenieść się do Vitorciano w pobliżu Viterbo. Ciało siostry Gabrieli również zostało przeniesione do Vitorciano i znajduje się w specjalnej kaplicy na terenie klasztoru. Módlmy się.
Boże wieczny pasterzu, który wzbudziłeś w błogosławionej Marii Gabrieli pragnienie ofiarowania swego życia za zjednoczenie chrześcijan, daj, aby za jej wstawiennictwem przybliżył się dzień, kiedy u Twego ołtarza słowa i chleba wszyscy wierzący będą Cię chwalić jednym sercem i jedną duszą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.